Kuba, powiedz ty mi, czy one mają się tak patrzeć na telefon, który jest po środku, czy gdzieś indziej? No nie, broń cię Panie Boże, w ogóle tego telefonu lepiej, żeby nie było widać. Ja zajmuję się na planie, ogólnie na początku byłam od kostiumów, potem w sumie zaczęłam załatwiać statystów przez makijaż i kończąc, nie wiem na czym w sumie. Na statystowaniu w sumie. I klapsałaś. O, i klapsałam. Ja na planie zajmowałam się głównie robieniem fryzur właśnie z epoki wiktoriańskiej, co nie było dosyć proste. I również sobie trochę statystowałam. No już. Ja na planie zajmowałam się makijażem, w sumie w takim celu zostałam tutaj zapożyczona. I oprócz tego no, zdarzyło się, że statystowałam i dzisiaj nawet trzymałam blendę. Tak. Wielozadaniowe. Bo jestem wielozadaniowa. Muszę rozerwać czasem w życiu. Po Oli poprzeszkadzam, żeby nie było. I załatwam w życiu. Miałam uczesać, wróć. I generalnie to powiem ci, że będziesz rady. Ja plan określę jednym słowem, chaotycznie, jednak brakowało troszeczkę tej naszej organizacji, ale i tak udawało się dopiąć to wszystko, żeby efekt był fajny, żeby zadowalający. Reasumując, było bardzo fajnie i ciekawie, na pewno będzie fajny efekt końcowy. Tak, no jednym zdaniem też super przygoda, mega doświadczenie, fajnie. Wszystko tak wyszło. Super. Kochasz być malowanym? Nie. Przed kamerą nie porządnie. A nie wiem, czy wiesz, a zgłosiłeś się na statystykę. Dla mnie największym wyzwaniem było dodać wieku osobie 40-letniej na przykład, żeby wyglądała na dużo więcej, ponieważ no, charakteryzacją się nie zajmuję. Jestem stricte od takich makijaży okolicznościowych. No i było to naprawdę spore wyzwanie, ale koniec końców jakoś się udało. To moim największym wyzwaniem w sumie był makijaż. Gdy gości nie było, ja przyjmowałam to... Testery dokładnie. I pomalowanie, tak jak pomalowanie całej ekipy jeszcze dało radę, to tak pomalowanie Huby kończyło się tematem. Uciekał, krzyczał, krzywił się i nie chciał. A jednak akcja się dzieje w ciągu jednego dnia, więc odwzorowanie tego, co Gosia zrobiła, przeze mnie było mega wyzwaniem. Ciągle telefony do Gosi i Gosia, pomóż, ratuj. Duchem byłam. Dokładnie. Z wami. Byle mi to później zmienić wszystko. Już? Nie. Nie to wygląda dzisiaj. No to cię zrobimy ładnego. No, no nie chcieli. Przestań tykać. No właśnie, nie tykaj bokami. Trochę pozwól, a... Tylko wiesz, Patrycja, pamiętaj, że w środku w uchu po prostu. No nie, przecież tego się nie da później domyć. To jest zemsta Gosi. Na pewno ona kazała to zrobić, no, tak. Nie? No, Gosia wiesz, co napisała. Tylko pamiętajcie, uszy, nie? Ale tylko mi, bo tobie na pewno nie zrobią. Zrobię mu też uszy. W środku też. Zapraszam się. No jo. Dla mnie największym wyzwaniem w sumie było robienie fryzur jakby na dworze. Nigdy nie robiłam dużych koków i ogólnie dużych fryzur będąc na dworze pod wpływem różnych czynników pogodowych, wiatru i to było dla mnie duże doświadczenie, gdzie właśnie się tak no, nauczyłam, że mimo każdego warunku pogodowego trzeba sobie jakoś radzić. Nawet jak jest tornado. Tak. Dla mnie najzabawniejszym momentem było, kiedy musiałam ogolić... Tak, dzieci! Kiedy musiałam golić brody też na dworze, zwykłą maszynką, w wodzie z miseczką. To było bardzo wyzwanie i bardzo śmieszne to było. Zwłaszcza jak ktoś miał dosyć dużą brodę, to było straszne. Dużo czasu zajęło. A propos golenia... Dla mnie, znaczy mi było bardzo szkoda Tomka, także ale wiem jak się poświęcił, ale no
wygolenie tego zakola. Pierwszy raz w życiu coś takiego robiłam, było to zabawne. Jednakże jak koniec już nadszedł i trzeba było wyrównać tą fryzurę, że tak powiem, to wykorzystałam moment, zdjęcie załączymy w tym momencie, co się wydarzyło i wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Najzabawniejszą historią i dramatyczną był moment, gdy Mateusz do mnie dzień przed sceną z kaczmarką dzwoni o godzinie 18, czy nie chciałabym uszyć stroju dla kaczmarki. Jego mama przyjeżdża po mnie o 7:30 i w tym momencie zaczyna się koszmar cały. Szycie spódnicy, kamizelki bez modelki, której nie mam przy sobie. Szycie na wymiar czegoś, czego nie umiem. Po raz pierwszy w życiu szłam i kamizelkę, i sukienkę, i spódnicę, i przerabiałam bluzkę, co była dla nas kompletna magia, ale dałyśmy radę sobie z Kingą. Kinga, pozdrawiamy. Tak, pani! Pani! Stoją tutaj nasze dziewczyny. Będzie! Dobra, okej. Okay. Koniec. Super. No, 5,50 od sztuki. Dokładnie. Okej, tam pilnujcie, żeby was trochę ponagrywali w trakcie roku. No już już my skończyliśmy wszystko, my chcemy jechać do domu. Tak. Już, no. Już po wszystkim? Tak. Mateusz mnie nagrał. Ciągle mówił, że prosiłeś, żeby mnie nagrywać. Tak jest, wszystkich, żeby nagrywać. Nie, on mówił tylko o mnie ciągle. A no ja wiem. To nie masz nagrywać. Tak jest.